Dzień dobry Państwu. Rozpoczął się czwarty dzień wizyty Jana Pawła II w Polsce. Wczoraj, późnym wieczorem, przekazywaliśmy Państwu relacje z powitania papieża w Gnieźnie. W ojcach Pałacu Arcybiskupów witał papieża tłum ludzi, było około 6 tysięcy osób. Dzisiejszy dzień to dzień najważniejszy obchodów jubileuszu tysiącletniej śmierci świętego Wojciecha, patrona jednoczącej się Europy. Dziś także około godziny 10 będziemy transmitować dla Państwa mszę celebrowaną przez Jana Pawła II z udziałem prezydentów siedmiu państw. A już za chwilę Ojciec Święty uda się do katedry gnieźnieńskiej, aby modlić się przy relikwiach świętego Wojciecha. Łączymy się z Gnieznem. Z Gniezna wita Państwa bardzo serdecznie Tadeusz Zwiewka i ksiądz Andrzej Koprowski. Jak przypomniała Pani Iwona Szymola, spotykać się dziś będziemy kilkakrotnie. Z Gniezna, Poznania i Warszawy. Jest to najważniejszy dzień obchodów jubileuszu świętego Wojciecha. Tysiąclecia jego męczeńskiej śmierci, tysiąclecia owocowania krwi męczennika. Jak to zauważymy dziś wyraźnie, nie tylko owocowania krwi męczennika dla jednego kraju, nie tylko dla społeczności Kościoła, ale dla umocnienia chrześcijańskich korzeni Europy, dla jej jedności. Wojciech okazał się bowiem żywotnym symbolem integracji europejskiej, także współcześnie. Warto chyba tutaj powiedzieć, że tak jak przed tysiącem lat odbyło się właśnie tutaj, przy grobie świętego Wojciecha, spotkanie ówczesnych władców, jednego z najpotężniejszych ówczesnych władców europejskich, cesarza rzymskiego Otona III, z księciem ówczas jeszcze, a później królem Polski, Bolesławem Chrobrym. Tak dzisiaj, po tysiącu lat, u Wojciechowego grobu spotkają się prezydenci siedmiu europejskich państw. Na ekranach Państwo widzą ten plac, na którym jesteśmy także i my z naszym stanowiskiem reporterskim, zgromadzonych ludzi oczekujących na przyjazd Ojca Świętego. Doniosę, że z podsłuchu wiemy ulice, którymi miał przyjechać Ojciec Święty, są w tej chwili dość zablokowane. Jest mała trudność z dojazdem Ojca Świętego, ale lada moment powinien już przyjechać do katedry. Natomiast Gniezno przez wieki było także, i warto na to zwrócić chyba uwagę, miejscem, gdzie spotykali się Polacy niczym przy źródle swojej tożsamości. W latach zaborów, kiedy Polska została wymazana z mapy Europy, tutaj gromadzili się, mając świadomość wspólnoty, jaką tworzy kultura oparta o wiarę. Jedność wykuta wspólnie realizowaną misją korzeniami sięgającą Wieczornika Zielonych Świąt. Wczoraj Ojciec Święty podczas spotkania w Gorzowie Wielkopolskim wspominał o tym, dlaczego między innymi tym razem przyjechał do Polski. Przyjechał po to, by modlić się i prosić o modlitwę o przeprowadzenie Kościoła Powszechnego w trzecie tysiąclecie. Wspomniał i przypomniał także, jak ważnym momentem w jego życiu, w życiu nas wszystkich, były obchody milenium chrztu Polski. I to właśnie tutaj, w Gnieźnie, przy tej katedrze w roku 1966 odbyły się centralne uroczystości z udziałem Episkopatu Polski prowadzone przez prymasa tysiąclecia księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego. To właśnie w tych uroczystościach w Gnieźnie uczestniczył ówczesny biskup krakowski Karol Wojtyła. To właśnie tutaj, w tej katedrze, przy grobie świętego Wojciecha, prosić będzie Boga o to, by mógł poprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie, by ta misja została przez niego do końca spełniona, tak jak powiedział mu to przed laty kardynał Wyszyński. Ojciec Święty wychodzi w tej chwili z pałacu arcybiskupiego, udając się do swojego Papa Mobile. Jest to jednocześnie znak, że zostały już odblokowane ulice, którym fragment miasta, którym ma przejechać papież kilkaset metrów do katedry. Ojciec Święty pozdrowi zgromadzonych licznie
przybyłych na tę dzisiejszą uroczystość do Gniezna pielgrzymów. Są tutaj tysiące ludzi, nie tylko z archidiecezji gnieźnieńskiej, ale także z sąsiedniej archidiecezji poznańskiej, mimo iż Ojciec Święty dzisiaj po południu będzie w Poznaniu, ale tam ma spotkać się głównie z młodzieżą na placu Adama Mickiewicza. Gniezno jest całe wypełnione od wczoraj, kiedy późnym wieczorem, około godziny 21:50 bodajże, Ojciec Święty przyleciał do Gniezna. Później niż było to planowane, witały go owacyjnie tłumy gnieźnian, tłumy pielgrzymów. A my pokazywaliśmy akurat ten moment w naszym wieczornym studiu wizyty Jana Pawła. Szczególnie to, jak Ojciec Święty prosił zgromadzonych pod Pałacem Arcybiskupim, aby pozwolili mu odpocząć i pozwolili spędzić spokojnie noc. Ojciec Święty rusza spod Pałacu Arcybiskupiego w stronę katedry. To jest punkt istotny, dzisiejszy dzień, istotny punkt uroczystości jubileuszowych świętego Wojciecha. Wydarzenie chrześcijańskie niesione przez wieki, idące z wieczornika Zielonych Świąt, kiedy to Jezus Chrystus obdarzył apostołów misją głoszenia tego świadectwa aż po krańce ziemi i zwłaszcza Piotra, następców Piotra, aby umacniali braci w wierze. A tutaj już wszyscy przygotowują się do spotkania z Ojcem Świętym. W tej chwili licznie zgromadzeni na placu świętego Wojciecha śpiewają: nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, tej ziemi. To tu rozpoczęła się historia państwa polskiego. Tu rozpoczęła się historia polskiego chrześcijaństwa. Warto chyba wspomnieć jeszcze, że wczoraj, lecąc helikopterem z Gorzowa Wielkopolskiego tutaj do Gniezna, papież trzykrotnie okrążył Lednicę. To miejsce, w którym młodzież wyznaczyła sobie wczoraj spotkanie, gdzie odbywała się wczoraj wieczorem uroczysta msza święta, uroczysta liturgia przy bramie trzeciego tysiąclecia, pozdrowił zgromadzonych tam młodych ludzi, z którymi dzisiaj spotka się po południu w Poznaniu, a wieczorem, z tego co już zdążyliśmy się dowiedzieć, także i tutaj w Gnieźnie wyjdzie na balkon Pałacu Arcybiskupiego i rozmawiać będzie z młodzieżą. Słyszą Państwo te owacje, to wszystko na cześć Ojca Świętego, który przejeżdża ulicami Gniezna, przejechał przez taki ryneczek z Pałacu Arcybiskupiego do katedry jest bardzo blisko, raptem kilkadziesiąt metrów, ale Ojciec Święty pozdrowił tych, którzy tutaj dzisiaj przyjechali tutaj wczoraj, spędzili całą noc w Gnieźnie czekając na to dzisiejsze spotkanie, na tę wielką uroczystość, milenium śmierci świętego Wojciecha, patrona Polski, patrona jednoczącej się nowej Europy. To wydarzenie chrześcijańskie niesione przez wieki od wieczornika wysłania Ducha Świętego. I teraz kolejny następca świętego Piotra wchodzi do miejsca, które nie tylko symbolizuje, ale jest kolebką Kościoła w Polsce. To jest przeniesienie doświadczenia wywodzącego się z góry Synaj
kiedy to otrzymaliśmy dekalog z Wieczernika, nowe przymierze przypieczętowane krwią Chrystusa i nowe prawo, abyście się wzajemnie społecznie...